Cześć, witam was z Tydziska bardzo serdecznie. Ja jestem Sky, to jest Crysis 3 Beta oczywiście. A to będą takie moje pierwsze wrażenia, gdyż no troszeczkę, no przyznam się, pograłem. Gdyż no niestety, może stety, zainstalowałem go niedawno po ściągnięciu od razu. Tak więc troszkę pograłem, są tutaj nam dostępne na początku tryby 2. A mianowicie jest to tryb Hunter oraz Crash Site. Crash Site polega na tym, że mamy taką kapsułę, która ląduje i musimy ją utrzymać. Nie wiem, czy to dokładnie faktycznie tak zrozumiałem, ale grałem w to tylko raz. Tak samo jak w drugi tryb, Hunter. Jest on... Powiedzmy no, są dwie drużyny. Jedna po prostu musi przetrwać, jest zwykłymi żołnierzami, a druga jest łowcami, tak jak w tytułowym trybie gry. I po prostu posiadając łuk, ten nowoczesny łuk oczywiście z Crysisa, znany nam z... Przepraszam, zacinam się. Zapowiedzi. Tak więc no... Posiadamy go właśnie tutaj i powinniśmy eliminować przeciwną drużynę. Tak więc dzisiaj w ramach tego, że moich takich pierwszych wrażeń, jak i oczywiście mojej osobistej recenzji na temat tej gry, zagramy sobie właśnie tryb Hunter. Jest on naprawdę ciekawy niż Crash Site, no ale kto tam wie. Tak więc ja zagram sobie w Huntera. Niech mi tutaj wyszuka meczyk, a my się widzimy w grze. Okej, tak więc widzimy się z powrotem. A ja kim będę? Kurczę, tutaj mi się nie wczytało, ale dobra. To niestety wina mojego sprzętu. No, widzimy akcję naprawdę, no, z grubej rury na sam start. Tak więc dobra, tutaj mamy do wyboru trzy klasy na razie w becie, może tego będzie więcej, nie wiem. Tak więc no, jest klasa Ranger, Sniper oraz Close Quarters. Ranger, wiadomo, posiada taki karabin, Sniper, Sniperkę, a Close Quarters strzelbę, tak więc ja sobie zagram Rangerem. Okej, dobra, już jestem w grze w ogóle. Nie wiem, troszkę sobie niestety graficznie, no, musi mi się troszkę załadować, nie wiem co tutaj pogrzebałem. Ale dobra, to jest chwilowe, mam nadzieję. Kurde, już gdzieś słychać Huntera. Ja jestem właśnie tym, który musi przetrwać. Tak więc no, po prostu biegniemy i się chowamy. Mamy taki czujnik wbudowany, wtedy kiedy Hunter jest blisko nas, po prostu on piszczy. Słyszeliście go już przed chwilą. No ale okej, dobra, w ogóle powiem wam, jeśli chodzi o optymalizację, jest świetnie. Graficznie jest... Znaczy dobra, optymalizacja najpierw. Optymalizacja, no naprawdę, no, nie ścina mi kompletnie nic. Ustawienia są ustawione na średnie, jak i zarazem troszkę grzebałem w ustawienia karty graficznej, ale są to ustawienia średnie i naprawdę bardzo ładnie mi tutaj chodzi. Niestety mój sprzęt nie jest pierwszej klasy, tak więc no... Ustawienia mówię, na wysokich sobie niestety nie pogram. Zamierzam kupić nowy procesor, tak więc no, może to będzie... plus, no, ale dobra. Tak więc no, przykampmy sobie tutaj. Musimy czekać, no... Zanim kolejni nas znajdą. Chodzi o grafikę. Silnik CryEngine 3 naprawdę daje z siebie całkiem totalnie, no, można by powiedzieć wszystko, gdyż naprawdę, no, jest na co popatrzeć. Naprawdę graficznie jest świetnie. Naprawdę, no, wyciska to wszystko. Nie wiem... Dobra, mam, proszę bardzo. Ty coś ustrzeliłem. Udało mi się, aj! 5 sekund mi zostało, no i dostałem z łuku. No cóż, przebardzo tutaj pięknie dostałem. Nie, przegraliśmy. Przetrwałem prawie jako trzeci. No 7 sekund mi zabrakło. Ale naprawdę, no, rozgrywka jest bardzo fajna. Tak więc, no, okej, okay, wybieramy to. No tak jak więc mówię, graficznie jest naprawdę, jest na co popatrzeć, jest, no po prostu, tak więc to, jeśli chcemy wycisnąć z tej gry wszystkie soki, musimy, no niestety, posiadać tą dobrą kartę graficzną, jak i zarazem troszkę sprzętu, no. Tak więc to, ja tutaj cisnę sobie. Już idą, no spoko. Kurde, gdzieś tam już go słychać. Ja uciekam po prostu, ja się boję tych hunterów jak ognia totalnie. No dobra. Okej. Okay. Gramy teraz na mapce Airport, jeśli dobrze pamiętam. Jest jeszcze w becie dostępna jedna mapka Muzeum, której no niestety no nie pokażę wam. Ale chyba jeśli chodzi o tryb właśnie Hunter, na Muzeum się fajnie nie gra. No nie wiem niestety dlaczego wybrali tak, a nie inaczej, no ale okej. Okay. No moim mniemaniu się lepiej gra na Muzeum.
No ale okej. Dobra, tak więc tutaj mamy jeszcze taki granat, który odkrywa. O, tutaj właśnie kolega rzucił ten granat. Rzućmy to tutaj. Dzięki temu granatowi możemy zobaczyć ukrytych hunterów. Też widzimy ich tylko z bliska. O, tutaj udało nam się przeżyć jakoś. No dobra. No więc no cóż. No tak więc no, gra w moim mniemaniu naprawdę wygląda świetnie. I szczerze wam powiem, że ta beta naprawdę no, nie wiadomo. Nie wiem, coś mamy, coś tu mamy. Jest, dostał, dobra. Udało mi się przeżyć. Dobra, ja zasuwam sobie tutaj. Tak więc no dobra, schowajmy się. Nie, kurde no, ciabnął mnie skurczybyk. Ostatni przeżyłem. No niestety, mogłem tam nie biec, no ale cóż. Na tym polega no, fajowość tej gry, no. Nawet nie potrafił mnie dziabnąć. Naprawdę no, są emocje i powiem wam szczerze, że naprawdę rozważam kupno tej gry. Jest naprawdę multi, no, to jest multi, wiadomo, multi naprawdę no, multi jest wciskane już prawie do każdej gry, do niektórych w większości nawet na siłę i to totalnie na siłę, ale no, zobaczymy o ile więcej tych trybów będzie i jak będzie się toczyła rozgrywka i jak dalej pójdzie optymalizacja, ale chyba jeśli chodzi o optymalizację, będzie tylko lepiej, a jest naprawdę bardzo dobrze. Tak więc no, po prostu zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie w praniu, co będzie w dniu premiery. Rozważę naprawdę kupno tej gry i jeśli rozważę je na tyle mocno, poinformuję was o tym, bo na pewno będę grał kampanię. Coś tu idzie, coś tu idzie. I dostałem. No cóż. Dobra, może byśmy teraz hunterem byli, co? Uda nam się, czy nie uda nam się? I w dupę. Okej, dobra, jestem hunterem, tak więc jak widzicie, hunterzy są cały czas niewidzialni. A co za tym idzie, no musimy troszkę wysilić wzrok. No cóż, długo hunterem nie pograłem. Tak więc mówię, hunterzy mają za cel wyeliminowanie wszystkich ludzi. Znaczy, no nie wiem, czy hunterzy to też ludzi. Ludzie. Ale nie wiem, co to jest. Mają, co prawda, nanokombinezony, w których są niewidzialni. Okej, jedziemy, dobra. Jesteśmy hunterem, tak więc ciśniemy. Okej. Tak więc, jak widzimy, wysoko całkiem skaczą nasi hunterzy. Kurde, wykryli mnie. Ale jak oni to zrobili? Aha, to jest granat, dobra. Tak jak mówiłem, właśnie. Dzięki za pomocą tego granatu, po prostu oni potrafią wykrywać. Kurde! Aj, kurczę, no. Chciałem go już dziabnąć. Niestety nie trafiłem dwa razy z noża, no. Ale totalny spray jest tej broni, powiem wam. Ale dobra broń. You're a hunter. No wiem, wiem. Proszę bardzo! Prosto w kolano! Kolejny, proszę bardzo! I kolejny! Proszę bardzo! Aj! Już dostałem. Od jakiegoś kolesia stylca. No stylca, stylca, ale dobra. Trzech załatwiłem. I to jest fajne. Tak naprawdę no, powiem wam szczerze, że zabawa jest przednia, więc jeśli no, jeśli macie dobry sprzęcior, naprawdę polecam wam ściągnięcie bety. Beta jest dostępna na Originie. Tak więc no naprawdę warto troszkę pograć. No kurde, ściągnęli mi go. O. Dostał w kolano, dobra. Aj, już tego nie uciekałem. Tak jak mówię, beta jest dostępna na Originie, tak więc zapraszam was wszystkich serdecznie do grania, testowania. A ja sobie tutaj z zacieszem na mordzie cisnę. Ale nawet powiem wam szczerze, że nawet gdy nagrywam, no, nie ścina mi. I to jest najfajniejsze. Dobra, tam coś mamy, tam coś mamy. 5, 4, 3, 2, 1.
No nic nie mamy niestety, no. Troszkę się tam rozpieszczyłem, mówię, coś jeszcze złapię. Jeden przetrwał, jeden koleś przetrwał. To jest fajnie, taka zabawa wchowanego, ale tam widać co jakiś czas na radarze. Więc no niestety ludzie muszą się bronić. Dobra, wybierzmy sobie jakąś inną broń. Wybierzmy sobie tego Close Quarters. Okej, zobaczmy co z tego wyjdzie. No okej. Dobra, musimy znowu przeżyć. Podstawowy cel. No okej, dobra, trzymajmy się kupy, bo wiadomo, kupy nikt nie ruszy. Bo w kupie siła. Tak więc no... nie wstydźmy się rozmawiać o kupie. Dobra, zobaczmy co my tutaj damy radę w ogóle ukminić. Ja sobie polecę tutaj. Mam jakiegoś huntera czy coś. Rzućmy tutaj granat. Nie ma tu nic, dobra. Dobra. O, tutaj mamy fajnego spota. Z kolegą sobie w trzech nawet posiedzimy. No bo co tam? Nie, taka kamperska robota. Ale powiem wam, ludziska, patrzyłem na trailery Crysisa trójeczki. Sorry, kurde, bo tymi gałami tu prześwieciłeś. Się przestraszyłem. Oglądałem trailery oraz gameplaye te takie startowe Crysisa trójeczki. Naprawdę wygląda to świetnie. Tak więc przymierzam się do kupna troszkę nowego sprzętu. Jeśli będzie kasa, naprawdę no trzeba zainwestować w ten sprzęt. Tyle fajnych produkcji jest i po prostu no żal, totalnie żal nie zagrać na chociaż no tych wysokich. No, grałem sobie na tych średnich, no ale no... Wiadomo, no, jakby pograł sobie na tych wysokich, naprawdę by było fajnie. To mogę wejść? Mogę wejść, to dobra, to biegnijmy. Tu nic mnie nie ciśnie mnie tutaj. Więc mamy 20 sekund, w ogóle hunterzy sobie chyba troszkę... olewają, jak widzę. 14 sekund. No dobra, 10, 9. No tak więc tak wygląda tryb hunter. Mówiłem jeszcze o tym... w drugim trybie. Nie. Jest! Wygrałem. Tak. No dobrze, ludziska, to chyba było już na tyle. Tak więc no jeszcze raz dziękuję wam za obejrzenie tego filmiku. To była moja... w ogóle jeszcze takie podsumowanie. Crysis naprawdę... jeszcze nie wiadomo, ale będzie to chyba pozycja jedna z bardziej obowiązkowych dla graczy, którzy lubią first person shotery. I nie lubią takiej po prostu, no, powiedzmy monotonnej, tak jak Battlefield czy Call of Duty. Tak więc no, jeśli chcecie coś innego, coś takiego bardziej dynamicznego, coś takiego, znaczy może dynamicznego, nie, źle to ująłem, coś takiego bardziej, no, innego po prostu. Tak więc no, to będzie chyba dobra gra, tak sądzę bynajmniej. No w ogóle w tle leciały moje kilkamy, które to ja sobie tam dokonałem. I naprawdę no... ładnie to wygląda i w ogóle menu, to jak my ruszamy sobie, to fajnie wygląda, taki Bayer. Tak więc no, zobaczymy jeszcze, zobaczymy co z tego wyjdzie, czy warto będzie to kupić, no. Leave, nie chcę już grać. A więc tak to ludziska wygląda. To jest dopiero beta, to nie jest żadna pełna wersja dla niekumatych oczywiście. Jak zarazem sugeruje sam tytuł. Dobrze ludziska, dziękuję za obejrzenie tegoże filmiku. Ja jestem Sky, a to był Crysis 3. Cześć!